Żaden samochód osobowy czy dostawczy nie ma szans z pędzącą lokomotywą. Podczas symulacji wypadku maszynista miał na liczniku tylko 20 km na godzinę. Normalnie może to być znacznie większa prędkość i skutki wypadku mogą być o wiele większe. Jeżdżą pociągi towarowe na przykład szybkością 80 i nawet większą szybkością. Droga hamowania jest do kilkuset metrów przynajmniej, także zauważenie, że efekt uderzenia jest przy szybkościach 40, 50, 60 nawet na godzinę. No i wielokrotnie poważniejsze są skutki. Na miejscu wypadku szybko pojawiły się odpowiednie służby. Ratownicy medyczni opatrzyli poszkodowanego w wyniku zderzenia kierowcę i zabrali go do szpitala. Na przejeździe kolejowym pojawili się też strażacy i policja. Najczęściej przyczyną wypadków drogowych w przypadku przejazdów kolejowych jest to, że kierowcy nie stosują się do znaków, czyli nie zatrzymują się przed przejazdami i nie zachowują szczególnej ostrożności. W tego typu przypadkach najczęściej wyciąganie poszkodowanych z wraku pojazdu. Jest to najtrudniejsze, gdyż najczęściej ten samochód jest silnie zniszczony i ewakuacja takich poszkodowanych jest dość trudna. Ze statystyk wynika, że w 99% winę za wypadek na przejeździe kolejowym ponosi kierowca auta. Mamy również wypadki, gdzie kierowca uderza w bok pociągu, w piąty, w dziesiąty wagon przejeżdżającego pociągu, czy też w ostatni wagon przejeżdżającego pociągu, co świadczy wybitnie o tym, że kierowcy nie uważają na przejazdy. Całemu zdarzeniu przyglądali się przechodnie i uczniowie szkoły podstawowej numer 3. Symulacja tragicznego wypadku jest dla nich przestrogą. Ciężko, no bo naprawdę można źle skończyć po takim głupim wypadku. Wnioski, żeby zawsze patrzeć na znaki. To tak tragicznie wyglądało, strasznie wszystko. Ćwiczenia przygotowane zostały w ramach kampanii PKP Bezpieczny przejazd, zatrzymaj się i żyj. To już jest 9. edycja tej kampanii. I tak jak Państwo widzieli, to robimy takie inscenizacje oraz inne akcje. Chodzimy do szkół, do przedszkoli, prowadzimy prelekcje. Chodzimy także do szkół nauki jazdy, gdzie koledzy prowadzą prelekcje dla kandydatów na kierowców. W Polsce jest ponad 13 tysięcy przejazdów kolejowych, na których dochodzi rocznie do blisko 250 wypadków z udziałem pojazdów, w których ginie średnio 38 osób. Przyczyną tych zdarzeń jest zignorowanie przepisów o ruchu drogowym. W województwie kujawsko-pomorskim jest 1300 takich przejazdów, na których trzeba się zatrzymać.